Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Jak wiecie, ostatnio tych odcinków było tak naprawdę mało. Z tego względu, że ja niestety święta nie miałem czasu nic nagrywać. Tak samo jeśli chodzi o późniejszą pracę i studia. Także słuchajcie, tak to mniej więcej niestety wyglądało. Natomiast myślę, że teraz już jakoś cyklicznie wrócimy do tych nagrań. I dzisiaj będą to oczywiście makowe parady. Będzie to w sumie odcinek numer 3. Jeden użytkownik prosił mnie, abym wrzucił film na temat tego, jak ma się Keynote Pages i Numbers do pakietu Office'a. Więc to będzie, natomiast na pewno nie w dzisiejszym odcinku, gdyż na razie chciałbym jeszcze omówić inne podstawowe aplikacje systemowe, które dostajemy wraz z systemem Mountain Lion. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać te różnice pomiędzy systemem Windows. Tak więc zobaczymy to na podstawie aplikacji Mail. Ja teraz loguję się na swoje konto na Gmailu i jeżeli mam właśnie Windowsa, to robię to mniej więcej w ten sposób, prawda? Powiedzmy, że chcę utworzyć sobie nowy mail. Przykładowo zupełnie, prawda? Nie będę tego nawet wysyłał. Wpisujemy tutaj temat i treść. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi tutaj o załączniki. Jak widzicie, tutaj muszę kliknąć dołącz plik i dopiero stąd mogę cokolwiek, prawda, wybrać. Weźmy jakieś zdjęcie przykładowo i widzicie, ono się tutaj uploaduje i dodaje do wiadomości mailowej. Natomiast jeżeli mamy Maca i mamy aplikację Mail, jeżeli chcę sobie jakiekolwiek zdjęcie przesłać, otwieram na przykład Findera, prawda, i przeglądam to i wchodzę sobie w obrazki. I weźmy to samo, jakąś tam tapetę. Wystarczy, że przeciągnę to na aplikację Mail. I jak widzicie, już mam utworzoną wiadomość mailową. I dodany mam tutaj już ten obrazek, który chcę wysłać, więc jest to naprawdę bardzo wygodne. O co chodzi jeszcze w aplikacji Mail? Możemy ustawić sobie w aplikacji Mail podpisy, które będą zawsze ustawione po wysłaniu naszej wiadomości. Możemy też przeszukiwać w bardzo prosty sposób maila, wpisując tutaj po prostu to, co nas interesuje. I jak widzicie, możemy wyszukiwać to po osobach, bądź po tematach. Więc weźmy na przykład po osobach i mam pokazane teraz wszystkie wiadomości mailowe od Cult of Mac. I tak to mniej więcej wygląda, więc wyszukiwanie tutaj naprawdę w mailu jest bardzo fajne, ogólnie aplikacja działa super. Także tu dostajemy oczywiście, są jakieś tam alternatywy, na przykład Postbox czy Sparrow, natomiast według mnie najlepszy jest ten Mail. I teraz chciałbym Wam pokazać jeszcze aplikację w sumie, której nie dostajecie, jeśli chodzi o system, natomiast ta aplikacja nazywa się Fantastical i bardzo proste wpisywanie i dodawanie wygodne do kalendarza jakichś tam nowych zdarzeń, więc zobaczcie, wpiszę jakieś testowe zdarzenie, na przykład, i widzicie, data się zmieniła na dzień jutrzejszy, powiedzmy, że coś takiego, albo spróbujmy jeszcze dodać i popatrzcie, wpisałem coś takiego,
I mogę już dodać, to wszystko się zgadza, tak? Tytuł to nagranie YouTube, lokacja to oczywiście Rzeszów i od godziny 12 do godziny 13, 9 stycznia. To jest bardzo szybka, bardzo łatwa forma wpisywania właśnie jakichś staży w kalendarzu i powiem Wam szczerze, działa to naprawdę super, nie musimy tutaj wchodzić w kalendarz, klikać dodaj i wpisywać sobie czegokolwiek. Wystarczy wejść w Fantastical. W sumie tak naprawdę tutaj też działa to całkiem sprawnie, niemniej jednak ja osobiście wolę Fantastical. I co jeszcze chciałbym Wam pokazać? Safari. Safari jest przeglądarką internetową wbudowaną oczywiście w system. I ja nie widzę potrzeby zamiany. Naprawdę korzystałem z Chroma. Niemniej jednak Safari działa naprawdę fajnie. Możecie sobie porobić tutaj takie zakładki. I co jest super tak naprawdę, że możemy od razu wysłać to na Twittera, czy tam na Facebooka, przez wiadomość, wysłać tą stronę w wiadomości mailowej. Jeżeli wejdziemy na jakąkolwiek stronę, na której będziemy mogli użyć funkcji Reader, ktoś kto korzysta z iPada czy z iPhone'a na pewno kojarzy tą funkcję. I widzicie, mamy od razu wszystko fajnie dopasowane, ten tekst pasuje tak naprawdę idealnie do tej strony i tak to mniej więcej wygląda. Więc Safari jest naprawdę bardzo dobrym przeglądarką, działa bardzo szybko, nie trzeba tutaj instalować jakichś innych przeglądarek, oczywiście działają tutaj gesty zbliżania oraz oddalania i co jest bardzo fajne, gesty działają również jeśli chodzi o cofanie się wstecz. Nie musimy klikać tutaj tego przycisku, wystarczy przesunąć dwoma palcami w lewo i już jesteśmy na tej stronie, na której znajdowaliśmy się wcześniej, 5 palców w prawo i wracamy do tej strony. Nie 5, przepraszam, tylko 2. Tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, spodziewajcie się nowych filmów, teraz będzie ich na pewno dużo. Będę miał trochę czasu, także na pewno coś dla Was nagram. Może coś ciekawego opowiem ze sklepu. Tak w ogóle to zapraszam Was do iSpace w Rzeszowie. Można nabyć u nas dużo ciekawych akcesoriów do urządzeń od Apple i ogólnie, jeżeli czegoś nie wiecie, chcecie się poradzić, to też serdecznie zapraszamy. Można sobie zobaczyć na przykład iPhone'a 5, czy pobawić się iPadem mini. Inne urządzenia także mamy, także serdecznie Was zapraszam. I jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, możecie subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Teraz i tak YouTube troszeczkę nam to skomplikował, ale jakoś damy z tym wszystkim radę. Także dzięki za oglądanie tego filmu, trzymajcie się i na razie.